Cześć. Nie poznaję. Co? No wpisz. Nie. No we. Nie. Dzięki. No tylko 300 razy na dzień dzwonił. Dzięki. Wtedy się poznamy. Naprawdę, nie mogę. Cześć. Cześć. My cię znamy, no ale dobra. Ale... Przemija. Ale o co chodziło? Ty tak zagadałaś coś, to... A, chciałam cześć powiedzieć po prostu. A. Hej, cześć czystyniaku. Cześć piękna. Tego roweru, bo przecież to jest do ciężarówki. A to nie wejdzie taka? To jest do pływania, albo do zjeżdżania z góry. Słuchaj, czy ten pan mówi tak jak trzeba, czy chyba trochę nie trzeba? Nie, to jest ukryta kamera najprawdopodobniej. Nie, no ja to nie, naprawdę. Poszedłem, kupiłem dętkę. Bo właśnie guma mi poszła i mi się wydawało, że to się jak wciśnie, to jakaś będzie, tylko nie wiem właśnie... Nie ma o czym mówić, proszę pani. Pan jest młodym człowiekiem i chyba się doskonale... Ja taką dętkę mam w domu, proszę pana, mogę pani przyjść. Nie no, jak już kupiłem, to już tak. To... Pieniądze wydałem tyle, no to już to jakoś trzeba wcisnąć, no. Nawet jak przyłożyć to. Oczywiście, nie, może pan wcisnąć. Wcisnę taki samo, jak przyłożę. No dobra, żartuję. No. Wiesz, może jak się tę dętkę w rowerze wymieniał, właśnie gumę, żebym złapał, poleciałem, kupiłem. Jeszcze nie. Nie wiesz? Niestety. Ja właśnie tak samo, kurczę, nie wiem jak to się zabrać do tego. No nie wiem, może jakiś pranik w mecie sobie odpalić albo coś. Nie, to te, nie mam tego, internetu nawet. No. Niestety chciałem pomóc. No nic, dobra, może jakoś się poradzę, ktoś mi pomoże, może. No dobra, dzięki. Pani kiedyś się zdarzyło zmieniać dętkę w rowerze, może? Co zrobić? Dętkę w rowerze, pani wie jak zmienić? Nie. Nie? Nie. Może mężczyzny pan pyta. Pytałem, ale oni też nie wiedzą, wie pani jak te dzisiejsze. Co pan chce zrobić? Dętkę chcę w rowerze zmienić, bo mi właśnie guma poszła, kupiłem tą dętkę, napompowałem, ale nie wiem jak to teraz się za to zabrać, w którym to... Pytałem, ale ci dzisiejsi faceci to wie pani, że oni to nic nie wiedzą. A nie pompuje więcej, bo się nie zmieści. No właśnie, ja nie wiem jak to teraz włożyć, jak już bym napompował. A no trzeba upuścić. Tak, to trzeba spuścić? No mi się zdawało, że to na maksa powinno być napompowane. Napompowałem, ale co tu teraz? Jak to teraz? A co to za... Aha. No dętka. Okej, kojarzę pana. No to widzisz, tym bardziej byś mógł pomóc, bo to... Dałoby się najpierw na koło założyć, potem napompować. Tak, tak? No. Zła kolejność, ja myślałem, że to najpierw się pompuje. O, cześć, słuchaj, może ty wiesz jak dojść... Ojej. Co? W sumie chciałem się spytać jak dojść do KUL-u, znaczy do tego, do CSK, ale jak cię zobaczyłem, to tak... Pomyślałem, że wolałbym dotrzeć do twojego serca. Miłego nagrywania. Hej, słuchaj, jak dotrę do... do CSK? Prosto. CSK to jest ten przeszklony budynek, gdzie są te reklamy, no to cały czas prosto, minuty drogi. O, okej. Okay. To tak w sumie to pomyślałem, no. Że wolałbym dotrzeć do twojego serca. Okej, okay, dobra. To jak będzie droga do niego? Nie będzie drogi, droga jest zamknięta. Cześć, słuchaj, może ty wiesz jak dojdę do... do CSK? Do szukania kultur, tak? No po prostu to i na prawo. Tak w sumie miałem tam iść, ale tak jak cię zobaczyłem, to pomyślałem, że wolałbym dojść do twojego serca. To mogłaby być piękna miłość. Siema, ty może znasz się na tej mechanizacji? Trochę, bo dętkę chcę wymienić. Nie wiem jak to wymienić, bo mi poszła. Kupiłem właśnie dętkę i... Proszę, ulotka. A co, dobrego? No to jest jakieś kody rabatowe rozdają na te darmowe kebaby. Oczywiście. Nie, to jest ta nowa, ta, no, jak pan weźmie pod te, pani weźmie pod słońce, to wtedy tu się kod pokazuje i z tym, jak pani pójdzie z ulotką, to darmowy kebab jest. Tak? Mhm. Tam na Nadbystrzysko, tam wszystko napisane. Tak.
No tutaj wszystko pani napisane ma. No zobaczę, może mi się uda odczytać. No pewnie. Proszę. Za akcja. No ulotki rozdaję. Ale tu nic nie ma. Nie, no jest, bo to jest ten... Te nowe są ulotki, co jak się weźmie pod słońce, to wtedy kot wyskakuje i z tym ma pani darmowego kebaba. Nie wiedziałam, co to jest. No, to właśnie są takie nowe, specjalne. Zresztą ja nie wiem, mi kazali rozdawać, to rozdaje się, tam nie interesuje. Wjechał. I jak Kinga wjeżdżam do rzeki teraz, a ty za samochodem? Nie. No właśnie dlatego o tym myślę. Dawaj, dawaj, dawaj do środy! Przegrywam! O, cześć! Cześć. No wpisuj. Kto ty? Wpisz swój numer. Dlaczego? Poznamy się. Nie, dziękuję. Co to jest? No ulotka z kodem. Ulotka? Mhm. Z czym? No z kodem. Tylko to jest tak jak pan weźmie, to są te specjalne, jak pod słońce się bierze. No tutaj pan ma ten kod na kebaba darmowego. Dobra, nie jadam, ale dzięki. No proszę bardzo. Oj, aż mi serce szybciej zabiło. Ja to chyba na wulkanizacji zaraz pójdę, niech mi zmienią i tyle. To wulkanizacja najbliższa jest tutaj w Oszą. No. Albo na Organowej. No to Organowa przejdę tutaj. Organowa jest tutaj z Beretem tak na ukos. No dobra, dobra, to dziękuję bardzo. Najbliżej, bo tak to... No lecę do wulkanizacji, niech one już zmienią to i... Organowa będzie najbliżej tutaj. Tutaj o? No dobra, dobra, to dziękuję. No, z panem zdjęciem, z panem! Jak ze mną, ja dopiero tutaj... Będę na odcinku, gdzie jest kamera? Co? Jaka kamera? Ja tutaj przyszedłem ulotki rozdawać. A ja mam... Ja pana poznałam! Poznałaś pana! Mogę zobaczyć? Pani, no, ja z Lukasem? Lukas? Ten tak, to jest on! Mogę być w necie? Został pan zdemaskowany! Ja chcę... Ale o co chodzi? Ja tylko zacząłem pracę. Ale mi pan jest... Ja co panu to do Wojtki Goli. To po co pana ja kamera? Jaka kamera? No, no, to już tu nie ma żadnej kamery. Jest, ja widzę. Dobrze, lałeś się to zwykłe okulary, bo mam wady. Nie mogę, bo to ulotki. Ja dostaję ulotki.